Ile masz lat? 16. O czym myślisz? O przyszłości. Jakie masz marzenia? Chciałabym zostać zakochanym. Czego się boisz? Niczego. Ulubione słowo? Miłość. Już w 1943 roku dowództwo AK zaczynało tworzyć struktury militarne mające na celu obronę Polski w przypadku przejęcia terenów III Rzeszy przez Związek Radziecki. Żołnierze wyklęci nie byli jakąś jedną spójną organizacją. Ta nazwa została nadana im później, bo w 1993 roku, tak jak powoli zaczyna się ich nazywać żołnierzami niezłomnymi. Na lata 40. przypadała nazwa Polskie Powojenne Podziemie Niepodległościowe i Antykomunistyczne. Podstawowe organizacje podziemia stanowiło 11 różnych grup, wśród nich Narodowe Siły Zbrojne, Ruch Oporu Armii Krajowej czy też NIE. W 1944 roku, kiedy to Armia Czerwona wkroczyła do Polski, rozpoczęto poszukiwania żołnierzy Armii Krajowej oraz innych polskich działaczy. Prowadzono ich aresztowania, stawiano przed sądem oraz oczywiście mordowano. Wśród ofiar był choćby rotmistrz Witold Pilecki, który tak praktycznie nie był wyklętym, bo po prostu nie zdążył. Większość ataków żołnierzy wyklętych była kierowana w Urząd Bezpieczeństwa, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicję Obywatelską. Walczyli oni głównie na Kresach Wschodnich i stawiali opór represjom, których dokonywali Rosjanie na ludności polskiej. Ile masz lat? 17. O czym myślisz? O koleżankach i kolegach. Nie wiem, czy żyją. Jakie masz marzenia? Że to wszystko z godnością. Czego się boisz? Że nie wytrzymam. Twoje ulubione słowo? Wolność. Ile masz lat? 18. O czym myślisz? O wybaczeniu. Jakie masz marzenia? Poznać przyjaciół. Już nie mam. Czego się boisz? Już niczego. Twoje ostatnie słowo? Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Twój krzyk w oddali, w piwnicy mrok. Serce wyłamali ciężkich butów krok. Dzień zwycięstwa o nas zapomniał świat. Moich 17 lat zabił czyjś syn i brat. Powiedz bliskim